Ching. Ta nazwa nie dla każdego brzmi znajomo, ale warto ją zapamiętać. To bowiem największe miasto świata. Liczy 32 miliony mieszkańców, a jest położone w sercu Chin. Chongqing jest dziś ulubionym placem zabaw największych architektów, m.in. Martena Robena, który zaprojektował siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Znajdujemy się w samym sercu Starego Miasta. Nie żartuję. To historyczne centrum Starego Chongqing. Nie zostało z niego nic. Chińczycy powierzyli Robenowi wybudowanie w Chongqing miasta nauki. Tam widzę resztki dawnych zabudowań. Nie wszystko zniszczono. Zachowano część budynków. Tutaj jednak wszystko zrównali z ziemią. Kiedy pół roku wcześniej Roben oglądał to miejsce, była tu tradycyjna wioska. Dziś została tylko szkoła. Kiedy zgłaszaliśmy projekt, powiedzieliśmy, że chcemy zachować dawną zabudowę. A organizatorzy konkursu na to, co pan bredzi, panie architekcie? Tam znajdowało się wzgórze. Teraz cały teren wyrównano, żeby wybudować tu miasto nauki. Chińczycy bez wahania niszczą swój dorobek, by na ruinach przeszłości zbudować przyszłość. Ten radykalizm szokuje architekta. Zlikwidowali wzgórze. Niewiarygodne. Szaleństwo. Chińczycy szokują i imponują swoim rozmachem. Nikt inny nie usunąłby wzgórza. Prawdziwa tabula rasa. Przyszłe miasto nauki zajmie powierzchnię 40 tysięcy metrów kwadratowych. To jednak nic w porównaniu z przybytkami kultury, na które przeznaczono 35 milionów metrów kwadratowych. Wierzyć się nie chce, że za dwa lata w tym miejscu powstanie opera, centrum nauki i kilka tysięcy mieszkań. Te szkoły zostaną zburzone na samym końcu, a potem natychmiast odbudowane. Makiety przyszłego miasta można zobaczyć tam. To Muzeum Urbanizmu. To nasz projekt. Spory, prawda? Można tu zobaczyć, jak wkrótce będzie wyglądało Chongqing. Miejsce chętnie odwiedzają zagraniczni turyści. To jedna z największych makiet świata. Ma 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Przypomina nieco makietę Szanghaju, ale jest znacznie lepiej wykonana. To fantastyczna robota. Ten półwysep jest wielkości Manhattanu. Ten biały punkt w głębi to niemal drugi Manhattan. Ma podobną powierzchnię i kształt. Na makiecie umieszczono budynki, które dopiero powstaną. Operę, miasto nauki.
Tych dwóch drapaczy chmur też jeszcze nie postawiono. Spójrzmy na ten załom rzeki. To właśnie tu Jialing, Jiang łączy się z Yangtze, która płynie aż do Szanghaju. Pomyśleć, że zaledwie 15 lat temu niczego tu nie było, żadnego z tych wieżowców. Od czego zaczęła się ta niezwykła urbanistyczna przygoda? W 1997 roku, aby podtrzymać fantastyczny 10-procentowy wzrost gospodarczy, rząd chiński postanawia podbić Zachód, czyli zurbanizować środkowe Chiny. Na stolicę regionu wybrano Chongqing. O wyborze przesądziła bliskość największej hydroelektrowni świata, nazywanej Tamą Trzech Przełomów, która miała połączyć Chongqing z Szanghajem i resztą świata. W ciągu 10 lat w Chongqing miał się dokonać rozwój, na jaki inne miasta potrzebowały stuleci. 8 mostów, 8 linii kolejowych, 900 kilometrów dróg – to prawdziwe miasto przyszłości. Podróż przez samo miasto ma zajmować pół godziny, a przez całą metropolię, zajmującą powierzchnię równą powierzchni Austrii, 8 godzin. W 2010 roku lotnisko będzie przyjmowało 5 razy więcej samolotów niż dziś. To mnie nie zauroczyło. Chińskie musi zawsze i w każdej dziedzinie oznaczać najlepsze. Chińczycy uznają się nawet za fachowców od francuskiej kuchni. Właścicielem tej francuskiej restauracji jest Gan Xuan, który spędził w Paryżu 10 lat. Nad czym dzisiaj pracuje ten Chińczyk? Nad własnym przepisem na foie gras. Nasz foie gras jeszcze nie jest idealny. Musimy dopracować wizerunek naszej marki. Zaprosiliśmy francuskich szefów kuchni, by zdradzili nam tajniki produkcji foie gras. Wypróbowaliśmy wiele przepisów, ale żaden nas nie zadowolił. Czasem już chcieliśmy się poddać, zrezygnować. To były kosztowne eksperymenty, z których niewiele wynikało. Nawet kucharze się poddawali, ale ja postanowiłem walczyć aż do skutku. Dziś udało nam się opracować recepturę na foie gras niemal tak smaczne, jak ten, który jadłem we Francji. Nie tylko Gan Xuan zgłębia tajniki produkcji wykwintnego francuskiego pasztetu. Chiński rząd wyznaczył sobie ambitny cel – stać się największym światowym producentem tego przysmaku. Może kiedyś Gan Xuan stanie na czele wytwórni pasztetów, na razie traktuje to jak hobby. Ma wiele zawodów. Wiele lat przepracował jako architekt we francuskich biurach projektowych. Odszedł, by otworzyć własny interes. Wszyscy Chińczycy wracają do kraju i wcale im się nie dziwię. Zwłaszcza, że rząd prowadzi politykę zachęcającą ich do powrotu. Mają świadomość, że uczestniczą w czymś nowym, niezwykłym. Stawiają czoło wielkim wyzwaniom. To coś niesamowitego. Tu w Chinach każdy, kto chce coś stworzyć, ma olbrzymie możliwości. We Francji wszystko dzieje się powoli, wręcz leniwie. Z chwilą, gdy Francuz zdobędzie etat, myśli wyłącznie o tym, jak będzie spędzał wolny czas. Planuje ferie zimowe, święta Bożego Narodzenia. Latem zastanawia się, dokąd wyjechać na urlop.
Tymczasem my, Chińczycy, nie spoczywamy na laurach. Wciąż szukamy nowych wyzwań. Początkowo Ganshuan bał się wychodzić z domu, żeby nie zgubić się w Chongqing. Teraz już swobodnie porusza się po tym gigantycznym mieście. Dzięki udanym inwestycjom zafundował żonie salon piękności i klub karaoke. Żadne chińskie miasto nie rozwija się tak dynamicznie jak Chongqing. Jesteśmy dumni, mogąc w tym uczestniczyć. Życie w mieście z dnia na dzień się poprawia. Warunki bytowe, transport, wszystko. Dynamizm miasta udzielił się Ganshuanowi. Wraz ze wspólnikami myśli o nowych inwestycjach. Zastanawialiśmy się, w który sektor zainwestować i postanowiliśmy skoncentrować się na branży sportowej. Zamierzamy połączyć wszystkie sklepy sportowe i stworzyć własną sieć na wzór Decathlonu. Nie tylko Chongqing rozwija się w zawrotnym tempie. To dotyczy całego kraju, wszystkich sektorów gospodarki. Ten mężczyzna wie, co mówi. Nazywa się Wu i jest zastępcą prezydenta miasta odpowiedzialnym za inwestycje. Ma w ciągu 5 lat uczynić z tego 32-milionowego miasta gospodarczą stolicę Chin. Rząd przeznaczył na ten cel 200 miliardów dolarów, ale czasu jest niewiele. Ile tam jest mieszkań? Prawie 400. Ile już oddaliście? 100. Rozchodzą się jak świeże bułeczki. W ciągu roku liczba oddanych mieszkań wzrosła dwukrotnie. To osiedle najlepiej świadczy o dynamice rozwoju miasta. Niedawno Chongqing wyglądał jak wielki plac budowy. Teraz wygląda tak. Za niecały rok na tych pustych terenach wyrosną następne osiedla. W Chongqing powstają dziesiątki nowych osiedli dla setek tysięcy Chińczyków, wysiedlonych z gospodarstw w związku z budową tam trzech przełomów. Tylko zapewniając im dach nad głową, rząd uniknie wybuchu społecznego niezadowolenia. Szacujemy, że rocznie w mieście osiedla się 400 tysięcy przybyszów, którym trzeba zapewnić mieszkania. To 20 milionów metrów kwadratowych. W ciągu 10 lat liczba mieszkańców wzrośnie o 20 milionów. Po rozpoczęciu inwestycji trzech przełomów rząd uświadomił sobie, że to nie budowa tamy stanowi największe wyzwanie, ale znalezienie domów dla miliona przesiedleńców. Następny etap zaś to zapewnienie im miejsc pracy. Najbardziej zadowoleni są ci, którzy znaleźli pracę w budownictwie. Tam roczna pensja wynosi 100 dolarów, czyli 10-krotność zarobków na wsi. Pojawiają się też i rozwijają nowe sektory gospodarki. Na głównym placu miasta odbywa się pokaz zorganizowany przez uznaną projektantkę mody panią Liang. To kolejny etap konkursu, którego finał odbędzie się w Pekinie. Po raz pierwszy w Chongqing urządziliśmy pokaz na powietrzu. Zwykle mieszkańcy oglądali pokazy w telewizji. Dziś
mogą przyjść i zobaczyć to na żywo. Jeszcze kilka lat temu rodzice zabraniali mi nosić ubrania z głębokim dekoltem. Teraz przeciwnie. To stało się bardzo modne. Pani Liang, przedstawicielka chińskiej nowej fali i politycznego popartu, zaprojektuje stroje reprezentacji Chin na Igrzyska 2008 roku. Na pierwszym pokazie w Pekinie ubrałam dziewczęta w stroje z gwiazdami Mao. Szły w rytm rockowej wersji patriotycznej pieśni. Maszerowały jak żołnierze. Pani Liang to pierwsza chińska projektantka, która odważyła się zażartować z rewolucji kulturalnej. Śmiało, wyżej nogi. Początkowo dziewczęta nie chciały maszerować, ale ja się uparłam. Pokaz spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. Brawa zachęcały modelki, które maszerowały z prawdziwym zapałem. Odniosłyśmy wielki sukces. Zainteresowanie modą to jeden z przejawów rosnącego popytu na towary luksusowe. Za kilka lat bogaci Chińczycy będą mieszkać na skraju pola golfowego. Autorem projektu jest Tony, który przyjechał tu z Szanghaju. Realizacją zajmuje się pan Wang z największej chińskiej firmy deweloperskiej. Podobno wygospodarowaliście miejsce na nowe wille? Tak. Postawimy jeszcze 100 domów. Wybudowaliśmy już 150 domów, z czego 70% sprzedaliśmy na pniu. Pracujemy w zawrotnym tempie, bo zainteresowanie i popyt rosną błyskawicznie. Nasza wydajność musi budzić podziw. Jesteśmy szybsi od zachodnich firm deweloperskich. Chińczycy bogacą się tak szybko, że moglibyśmy śmiało wybudować w Chongqing jeszcze 10 podobnych osiedli. Tony skończył studia w Kanadzie, ale wrócił do ojczyzny. Nie mógł przegapić takiej szansy. Na budowie praca trwa dzień i noc. Terminy są bardzo napięte. Budowa tego osiedla potrwa niecałe 2 lata. W Kanadzie podobna inwestycja zajęłaby 3 do 5 lat. To 2 różne światy. W Kanadzie, podobnie jak w Europie, pracuje się powoli. Rynek jest nasycony, nikomu się nie śpieszy. Kiedy tam pracowałem, wykonywałem zlecenia 2 razy szybciej niż moi koledzy, którzy nieraz musieli jeszcze siedzieć po godzinach. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To chyba kwestia odmienności kulturowej, ich nawyków, mentalności. Ja mam żelazną zasadę. Jeśli inni pracują 8 godzin, ja pracuję 8,5. Jeśli inni robią 6 błędów, ja robię 5. Każdy nowy rok musi być lepszy od poprzedniego. Tony otrzymuje wynagrodzenie w naturze. Jego wypłatą są domy. Dostał już 2 wille, a teraz negocjuje 3rią, jeszcze bardziej luksusową. Nie żądam wiele, Wang. Zaproponuj mi dobrą cenę, taką dla klientów z najwyższej półki. Metr kwadratowy kosztuje $300. To daje 10 000 za dom?
Jak ty liczysz? To 100 tysięcy. 100 tysięcy? To za dużo. Opuść trochę. $100 za metr? Wykluczone. To za mało. Zgódź się. Wiesz, że to nie ja ustalam ceny. Promocją osiedla zajęła się największa agencja reklamowa w Chongqing. Za kampanię odpowiada Jan. Założył agencję 10 lat temu za $2000, które pożyczył od rodziny. Dziś ten 30-letni mężczyzna jest prezesem największej firmy reklamowej w Chongqing. Dziesięć lat temu przeciętny Chińczyk nie wiedział o istnieniu materaców. Spaliśmy na gołej ziemi. Dziś każdy śpi na Simonsach. Tak nazywamy w Chinach materace. Podobnie jest z telefonami komórkowymi. Niedawno znajomy kręcił reklamówkę na głębokiej prowincji. W pewnym momencie zauważył włóczęgę z komórką przy uchu. Nie wierzył własnym oczom. Chińskie społeczeństwo zamożnieje, staje się wymagającym klientem. Standard życia stale się podnosi. Ja pierwsze mieszkanie kupiłem w wieku 30 lat. Tymczasem moi młodzi podwładni już mają mieszkania i samochody. Dziś mieszkania kupują już 20-latkowie. Nasze reklamy kierujemy do coraz to młodszych odbiorców. Jeśli obecne tempo wzrostu się utrzyma w Chinach, a zwłaszcza w Chongqing, już za 5 lat osiągniemy stan takiego dobrobytu, że moje pokolenie będzie mogło wtedy przejść na emeryturę. Jan odpowiada też za promocję miasta. Młodość i entuzjazm tych dzieci najlepiej oddają dynamizm i energię Chongqing. Mieszkańcy Chongqing to pionierzy społeczeństwa konsumpcyjnego. Nie boją się korzystać z dóbr materialnych, wiedzą, czego chcą. Jest nas ponad 30 milionów. Takich klientów nie może lekceważyć rynek Chin ani rynek światowy. Nasza gospodarka dopiero się rozwija, ale budujemy fantastyczną przyszłość. Pracuję dla teraźniejszości, ale fascynuje mnie przyszłość, która pozostaje tajemnicą. Od dwóch zachodnich gigantów Jan otrzymał propozycję zmiany szyldu agencji. Rynkiem środkowych Chin interesuje się coraz więcej zagranicznych firm, choć Chiny pozostają dla nich zagadką. To gigantyczny rynek. Poznanie go trwałoby zbyt długo, dlatego zagraniczni inwestorzy wolą korzystać z naszego doświadczenia i zwykle wykupują dobre lokalne firmy. Nie jestem zaskoczony ofertą, tylko tym, że przyszła tak szybko. My, Chińczycy, wykupujemy zagraniczne firmy, by podbić obce rynki. To sprawdzona metoda. Nic więc dziwnego, że zagraniczne firmy robią to samo u nas. Jak
Chcemy przede wszystkim podnieść standard życia Chińczyków. Nie stanowimy dla nikogo zagrożenia. Jeśli ubogi człowiek pragnie lepiej, wygodniej żyć, należy mu w tym pomagać. Nie wolno zatrzaskiwać przed nim drzwi. Trzeba zmienić to negatywne nastawienie. To tak jak w filmie King Kong. Początkowo ludzie obawiali się gigantycznej małpy. Chcieli ją wygonić, zabić. Tymczasem King Kong był bardzo łagodny. Nie chciał skrzywdzić ludzi. Przeciwnie, pragnął się z nimi zaprzyjaźnić. Podobnie jest z Chinami. Nasz kraj rozwija się na niespotykaną skalę, a nasz rozwój wpłynie pozytywnie na gospodarki wszystkich państw świata. Świat zachodni obawia się nas, ponieważ nas nie zna. Niewiedza jest źródłem lęku. O rosnącym znaczeniu Chongqingu świadczy liczba odwiedzających miasto amerykańskich dygnitarzy. To wymarzone miejsce dla biznesmenów. Oni już dostrzegają pozytywne zmiany w tym regionie Chin. Tego dnia wiceprezydent miasta wita rektora Uniwersytetu w Memphis. Amerykanie zamierzają otworzyć tu filię swojej uczelni, na której będzie można zdobywać międzynarodowy dyplom MBA. Jaki program nauczania państwo proponują? Zamierzamy szkolić chińskie kadry menedżerskie w ten sam sposób, w jaki kształcimy przyszłych prezesów firm w Stanach. W programie studiów znalazłaby się logistyka, strategie marketingowe, finanse. Te same przedmioty, co u nas. Co więcej, Amerykanie zamierzają tu przysyłać swoich studentów na praktyki. Dzięki temu lepiej poznamy wasz region. Zdajemy sobie sprawę, że gospodarka Chin będzie w coraz większym stopniu wpływała na gospodarkę światową. Stany Zjednoczone, Chiny i Indie to największe potęgi gospodarcze. Za 10 lat w tych trzech państwach będzie powstawać połowa światowej produkcji. To nie są tylko komplementy. W ciągu ostatnich 10 lat w samym Chongqing eksport wzrósł dwukrotnie. Miasto znalazło się też na celowniku zagranicznych firm, które starają się dostać na ten dziewiczy rynek, porównywalny z rynkami nowych członków Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że rozwój Chin wpłynie na gospodarkę światową. Nasz rząd stara się, by był to wpływ korzystny dla obu stron. Bez względu na to, czy to Chiny inwestują w danym państwie, czy ono inwestuje w Chinach. Kierujemy się bowiem naszą starą zasadą. Tylko z harmonii zrodzi się fortuna. Witamy w Chongqing. Mamy zaszczyt przedstawić naszego gościa honorowego, amerykańskiego sekretarza stanu do spraw handlu. Obecność Carlosa Gutierreza świadczy, że Stany nie lekceważą Chin. Z radością przyjmujemy włączenie się Chin do gospodarki światowej. Jesteśmy gorącymi rzecznikami waszej obecności na światowych rynkach. Pięknie brzmiąca deklaracja, ale amerykański rząd doskonale wie,
że Stanom wyrasta niebezpieczny konkurent. Wymiana handlowa między naszymi krajami rośnie w błyskawicznym tempie, z dużą korzyścią dla Stanów Zjednoczonych, ale, o czym świadczą dane, ze znacznie większą korzyścią dla Chin. W ubiegłym roku amerykański eksport do Chin wyniósł 40 miliardów dolarów, podczas gdy eksport Chin do Stanów Zjednoczonych przekroczył 240 miliardów dolarów. Jesteśmy największym klientem Chin. Amerykański sekretarz stanu pomija milczeniem sztuczki, jakie stosują Chińczycy, by ominąć przepisy celne. Podejmuje za to kwestię własności intelektualnej. W czasie ostatniego pobytu w Chinach kupiłem za dolara kopię Gwiezdnych Wojen, jeszcze zanim film ukazał się w Stanach. Dwa lata temu w Chinach 18 na 20 komputerów miało pirackie oprogramowanie, co przynosiło amerykańskim firmom straty rzędu miliarda dolarów. Wierzę, że Chiny mają olbrzymi potencjał intelektualny. Dlatego wkrótce i one staną przed problemem ochrony praw własności intelektualnej. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem tu wystąpić. Rząd w Pekinie sam uświadomił sobie powagę problemu i wypowiedział walkę piractwu. Chińczycy jednak definiują piractwo nieco inaczej, jako rozpowszechnianie pirackich kopii między chińskimi firmami. Prawdziwą zapowiedzią zmian jest jednak decyzja Chongqing, by dwukrotnie zwiększyć nakłady na rozwój nowych technologii. Rozwój nowych technologii stał się dla nas kwestią priorytetową. Dzięki niemu będziemy mogli w przyszłości utrzymać znakomite tempo wzrostu, równocześnie minimalizując zużycie energii. Zachęcamy firmy do inwestowania w badania. Chcemy, by nasze towary zmieniły status z produkowanych w Chinach na produkowane przez Chiny. Widać już pierwsze owoce tej polityki na szczeblu lokalnym. Chongqing to rekordzista pod względem zastrzeganych patentów. Na placach budowy rodzą się oryginalne chińskie technologie, które zostaną wdrożone w kraju, a w przyszłości również za granicą. Najlepszym przykładem jest Pan In, największy chiński eksporter motocykli. W ciągu 14 lat jego obroty wzrosły tysiąckrotnie. Początkowo opierał się na tym, co Chińczycy nazywają transferem technologii, a my piractwem, robiąc podróbki japońskich modeli, za co zapłacił karę 180 tysięcy dolarów. Teraz to już przeszłość. In stworzył własny, oryginalny wzór. Ten silnik opracowaliśmy według własnej technologii. To pierwszy oryginalny produkt Lifan. Rocznie produkujemy ich 2 miliony, z czego połowa idzie na eksport. Ten model motocykla cieszy się wyjątkową popularnością. Większość eksportujemy do Europy i Stanów. Skutery wysyłamy do Europy. Kraje rozwijające się wybierają tradycyjne modele. Ostatnio postanowiliśmy zainwestować w samochody wzorem takich marek jak BMW, Suzuki czy Honda, które zaczęły od motocykli i stały się potentatami motoryzacyjnymi. Ten model to nasz własny, oryginalny projekt. Wzór jest zastrzeżony. Fabryka Pana In zajmuje trzecie miejsce w kraju. Wyprodukował on najtańszy i najbardziej przyjazny dla środowiska chiński samochód.
Ten 67-letni mężczyzna marzy o eksporcie swoich samochodów do Ameryki Północnej. Docelowo zamierzamy produkować 100 samochodów dziennie, czyli 3000 miesięcznie. Musimy zwiększyć wydajność fabryki. To taka miniaturowa armia. Mamy generałów, pułkowników i kapitanów. Im mniej pośredników, tym bardziej wydajny będzie system zarządzania. Każdy musi szybko podejmować decyzje i wykonywać je. Tego dnia fabryka stanęła. Nie dostarczono niezbędnych części. To z waszej winy. Dział zamówień i dostaw. Produkcja dzisiaj stanęła. Skandal. Jak w takich warunkach fabryka ma przynosić zyski? Przez was raz za razem musimy zatrzymywać linię produkcyjną. Przez was nie realizujemy w terminie zamówień. Musicie zacząć myśleć perspektywicznie i wydajniej pracować. Za czasów Mao In był wykładowcą uniwersyteckim i jako dysydent trafił do obozu pracy. Dziś rewanżuje się, wykorzystując w zakładzie wojenną strategię Mao. Strategia Mao bardzo do mnie przemawia. Najpierw trzeba podbić wieś, żeby ruszyć na miasta. Trzeba zdobyć małe rynki, zanim zaatakuje się większe. Za 2-3 lata ruszymy na podbój rynków europejskich. Już wysłaliśmy do Anglii swojego człowieka, by stworzył tam ośrodek badawczy. Zakład, który kupiliśmy w Brazylii, na pewno ułatwi nam wejście na rynki światowe. Stare chińskie przysłowie głosi: podróż w jedną stronę bez zysku to nieuprzejmość. Zagraniczni inwestorzy przyjeżdżają do Chin, a w zamian Chińczycy inwestują za granicą. To kwintesencja globalizacji, skomplikowana sieć zależności. Chiny to kraj paradoksów. Pan Yin, który głosi pochwałę globalizacji i jest jedną z czołowych postaci regionu, wciąż należy do komunistycznej partii Chin. Komunistyczny rząd zaś pozbywa się państwowych, niedochodowych firm. Ponieważ Chongqing stanowi specjalną strefę gospodarczą, prywatni inwestorzy są zwolnieni z podatków. Nic dziwnego, że chiński pionier usług internetowych Xinwei Telecom umieścił tu swoją siedzibę. Prezes firmy i geniusz komputerowy w jednej osobie, pan Chen, studiował w Stanach Zjednoczonych. To jemu Chińczycy zawdzięczają dostęp do komórek i internetu. To pierwszy na świecie system inteligentnej anteny. Przed nami właściwie nikt się nie zainteresował tym rozwiązaniem. Nasze anteny są wyjątkowe. Zostały skonstruowane tak, by podążać za użytkownikiem. Stanowimy bodaj pierwszą na świecie firmę, która zapewnia szerokopasmowe połączenia za tak niską cenę, zapewniając przy tym tak duży zasięg. Dzięki tej nowatorskiej technologii można 6-krotnie zmniejszyć liczbę nadajników. Chiński rząd jest zadowolony, nie musi płacić za prawo do korzystania z urządzeń.
Obecnie koncentrujemy się na igrzyskach, które odbędą się w Pekinie w 2008 roku. Wszystkie filmy i programy będą transmitowane na cały świat za pośrednictwem naszego nadajnika MacWell. Zastosujemy własną technologię. Zmienimy swój wizerunek w świecie. Inżynierowie zarabiają tu zaledwie 1/10 tego, co ich koledzy w krajach uprzemysłowionych. Dzięki niskim kosztom produkcji Chen podbije najpierw rynek rodzimy, a potem Afrykę, Ceylon, Indonezję. Chiny eksportują do Europy mnóstwo odzieży i obuwia, ale prawie na tym nie zarabiają. Dlatego szukamy dla siebie nowych dróg. Czy jest możliwe, by Chińczycy eksportowali rodzime technologie? Oczywiście. Dlatego już dziś 20% naszego eksportu stanowią nasze oryginalne technologie. Chińczycy poczynili takie postępy, że myślą o przenoszeniu poza granice kraju nie tylko zakładów, ale i ośrodków badawczych. Lipca 2002 roku Chongqing stało się pionierem w dziedzinie medycyny, gdy w tutejszym ośrodku badawczym opracowano rewolucyjną metodę leczenia. Dzięki technologii opracowanej w laboratorium HIFU będzie można bezinwazyjnie operować nowotwory. W brytyjskim szpitalu imienia Churchilla zastosowano metodę opracowaną w HIFU ze znakomitymi rezultatami. Po raz pierwszy kraj wysoko rozwinięty zakupił super nowoczesny sprzęt w Chinach. To pierwszy krok w podboju rynków światowych. Jestem pod wrażeniem skuteczności tej metody. Na pewno znajdzie zastosowanie w europejskich szpitalach. To dowód, że Chińczycy potrafią tworzyć najnowocześniejsze technologie. Pan Wang opracował metodę niszczenia nowotworów przy użyciu fal ultradźwiękowych. Pomysł narodził się w Stanach w latach 50. Trzeba wykorzystywać doświadczenia innych. Proszę pamiętać, że proch wymyślili Chińczycy, a Nobel zrobił z niego dynamit. Teraz role się odwróciły. Amerykanie mieli pomysł, ale to my, Chińczycy, zajęliśmy się nim na poważnie. Znaleźliśmy praktyczne rozwiązania. Dzięki nam ziściło się amerykańskie marzenie. Rok temu rząd w Pekinie stworzył w Chongqing Krajowy Ośrodek Badań Medycznych. To naturalne. Jesteśmy pionierami w tej dziedzinie. To nasz punkt dowodzenia. Z tego pomieszczenia w przyszłości będziemy mogli śledzić wszystkie operacje dokonywane na całym świecie. Tego dnia współpracownicy doktora Wenga za pośrednictwem kamer nadzorują przebieg skomplikowanej operacji, której dokonują lekarze Kliniki Akademii Medycznej na drugim końcu miasta. To wyjątkowo trudny przypadek raka wątroby, choroby dziesiątkującej populację Chin. Raka zdiagnozowano za późno. W
Tradycyjna operacja chirurgiczna nie pomogłaby temu choremu, któremu zostało 3 do 6 miesięcy życia. Dzięki metodzie HIFU chorzy żyją dłużej, a niektórzy nawet odzyskują zdrowie. Osiągamy bardzo zadowalające rezultaty w leczeniu raka piersi i szyjki macicy. Dlaczego zatem Europejki mają być skazane na tradycyjne metody leczenia? Mam nadzieję, że w przyszłości ta technologia będzie stosowana we Francji i na całym świecie. W tym momencie to Chiny najwięcej inwestują w rozwój tej nowatorskiej metody. W Chinach metodą HIFU wyleczono już 6 tysięcy chorych na raka. Na świecie tylko Wielka Brytania odważyła się wypróbować tę technologię. Pozostałe państwa zachodnie wciąż nie dowierzają Chińczykom. Wiceprezydent Chong Qing realizuje zadania wyznaczone przez rząd. Stara się stworzyć czyste miasto, gdzie każdy będzie miał dostęp do oświaty i opieki zdrowotnej. Wygodnie się tu pani mieszka? Tak. Mamy dobrą komunikację miejską, a miasto nie jest skażone spalinami. Brakuje nam tylko sklepów. Za kilka lat powstaną tu nowe centra handlowe. Za kilka lat mnie już tu nie będzie. Pan Wu ma na koncie tyleż sukcesów, co porażek. Wiceprezydent miasta nie chowa głowy w piasek. To charakterystyczny widok. W chińskich miastach, w parkach siedzą tylko starsi ludzie. Młodych nie widać. Wszyscy młodzi pracują, zarabiają na życie. Dzięki temu nasza gospodarka tak dynamicznie się rozwija. W Chinach, jeśli ktoś chce zarobić na życie, musi pracować. Jeśli chce mieć ubezpieczenie, musi na nie zapracować. W Europie, na przykład we Francji, państwo jest zbyt opiekuńcze. Dostajecie pieniądze bez względu na to, czy pracujecie, czy nie. Stąd tylu tam nierobów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2015 roku wzrost gospodarczy w Chongqing będzie nadal wynosił 10%. Spadek nawet o 1 punkt procentowy spowoduje konieczność likwidacji 300 tysięcy miejsc pracy, a to grozi zamieszkaniu. Dziś przed młodymi otwiera się wiele możliwości. Równocześnie jednak trwa ostra, brutalna rywalizacja. Coraz więcej Chińczyków potrzebuje pomocy psychologów. Stres życia codziennego coraz trudniej znieść. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Maciej Budowski.